W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9:15 temat dla reportera. Jest 9:15, jest Leszek Wspaniały ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Kasiu, witajcie drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach. Chwycicie też za telefony i wykręcicie numer do nas. A może nie wykręcicie, to wtedy się okaże, że wszystko jest okej w waszym otoczeniu, ale jeśli jest coś nie halo, no to wtedy zróbcie halo do nas. Po prostu zadzwońcie 726 114 114, a ja tutaj już przed sobą mam aktualnie jeszcze czystą kartkę, ale mam nadzieję, że jakieś tematy dzisiaj od was zapadane zapiszę. Ostatnio słuchacz dopytał nas. Kasiu, nie mamy telefonu? Jeszcze nie. O nie, już wywołałeś. Teraz. To najpierw odbierzmy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Na ulicy Oriona 9, pod klatką na drodze, jest już drugi rok rzędu, sąsiad parkuje motor. I chciałem się zapytać, czy on tam może stawiać go? Motocykl parkuje, tak? Tak, tak, a 20 metrów dalej jest parking. Mhm. Czyli co, pod samą klatką schodową? Wie pan co? No, na przeciwko klatki. Na takiej drodze, tak jak tu auta dojeżdżają do parkingu, nie? Mhm. Nie ma tam żadnego, jest jakiś znak zakazu parkowania, czy nie ma? Nie ma, dlatego jestem ciekawa, czy on tam tak może stać, no bo niby ten motor stoi na nóżce, no ale dzieci biegają, nie daj Boże się przewróci. Mhm. Duży motocykl, czy taki bardziej skuterowaty? Duży, tak, to jest duży. Mhm. Oriona 9 i to jest budynek spółdzielczy, rozumiem? Tak. Mhm. Normalnie ulica pod klatką, nie? Mhm, taka osiedlowa. Tak. Osiedlowa, dobrze. No to sprawdzimy, co mówią na ten temat przepisy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy. No, wrócę do tematu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego nie wszystkie są pomalowane na niebiesko, tak? Nowo powstały mi... najpierw proszę, telefon odbieramy. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Halo? Słuchamy, tak, jest pani na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z Oriona. O. I mam taką prośbę. To była koszona raz trawa, teraz drugi raz, a przy skarpie na całej ulicy Oriona od pierwszego wieżowca do ostatniego nie jest skoszone. Na tej skarpie od strony galerii jest tak wysoka trawa i jest to nieskoszone, już było jedno koszenie koło bloku, drugie teraz już kończą, a to jest w ogóle nieskoszone. Czy można się tym zająć? Bym bardzo prosiła, żeby ktoś się tym zajął, bo twierdzą, że to należy do miasta. Powiem pani szczerze, sprawdzę to oczywiście, ale jeśli jest to na skarpie przy drodze, może to być w pasie drogowym i należeć do zarządcy drogi, dlatego może teren miejski jest skoszony, a to nie, ale postaramy się dowiedzieć. Na całej długości Oriona, proszę, tak? Na wysokości wieżowców. Te wszystkie wieżowce, cała strona głównej od galerii. Dobrze, okej. Okay. Sprawdzimy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na temat zieleni często wraca w naszych audycjach. Zresztą dzisiaj jadąc do pracy widziałem, że akurat służby wykaszały zieleń na rondzie Konstytucji 3 maja. Wracam. Może tym razem mi się uda, chyba że będzie telefon. Nadal nowo powstałe miejsca parkingowe są malowane na niebiesko, zgodnie z przepisami. Stare sukcesownie również są malowane na niebiesko. Wczoraj takich miejsc wymalowano 11, a użytkownicy, miało być ich 10, użytkownicy pozostawili na nich auta i nie udało się wszystkich pomalować. W sumie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w mieście jest około 600, natomiast słuchacz pytał też, dlaczego na Starym Mieście, tu gdzie jest kostka brukowa, te miejsca nie są na niebiesko pomalowane? Nie są, ponieważ nie pozwala na to konserwator zabytków. A, i tutaj o to chodzi. No. 726 114 114, numer telefonu do waszej dyspozycji, drodzy słuchacze. Do 9:30 wspólnie z Kasią czekamy na wasze telefony. Ja to notuję, a potem sprawy przekazujemy dalej i zobaczymy, co da się lub nie da się z tym zrobić, choć często udaje się. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tylko zajmujecie się sprawami miasta Głogowa, czy powiatu też? Całe Zagłębie Miedziowe, słuchamy. Bo chodzi mi o miejscowość Głogówko. Na wjeździe od Kotli, drugi dom po lewej stronie, mieszka taki gość, ma 75 lat, on na tyle nie wygląda.
kiedyś był w gazecie opisany, że ukończył szkołę, fakultety, a on tylko jest po, nawet nie ma podstawowej szkoły ukończonej. On ma bardzo dużo psów. I ludzie ze stacji, z Głogówka do Kotli, po prostu tam nie mogą przejść. Kiedyś miał 23 psy, i jak on się napije, bo popija, używa alkoholu, to te psy latają po drodze i parę razy już osoby odwoziłem od przejazdu z Głogówka do Kotli, bo tam nie mogą ludzie przejść. Rowerami nie mogą przejeżdżać, bo naprawdę tam jest tragedia. Część psów jest zamkniętych, część psy latają. On idzie pod sklep, napije się. Dzieci nie mogą dojść do sklepu, bo po prostu te psy, jak są przy nim, są bardzo agresywne. Coś z tym zrobić naprawdę, bo on twierdzi, że to są psy po jego ojcu, a ojciec już nie żyje chyba 12 lat. Tak czy inaczej sprawdzimy to, co pan mówi, jeśli chodzi o Urząd Gminy. Dziękuję bardzo za to zgłoszenie. Zobaczymy, jak sytuacja ma się faktycznie w Głogówku, tak jak pan powiedział. Dziękujemy ślicznie i czekamy na kolejne zgłoszenia. 726 114 114, temat dla reportera trwa. 3 tematy już mamy, czekamy na kolejne. Widzę, że ostatnio, zresztą patrząc po tych wcześniejszych notowaniach, nie giełdowych, tylko tematu reporterskich, słuchacze często korzystają z tej możliwości, żeby nam zgłosić pewne tematy. Właśnie no po to jest audycja. Teraz będzie kolejny temat, bo kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym takie tu zgłosić odnośnie zieleni. Wczoraj tak patrzyłem tu na obręcu pokoju koło Luxa. No zaczęli już wycinać, już ciąć, bo cały czas to było rozrośnięte, ale oni tak tną, że jest pół chodnika prawie zajętego, tak po skosie idą, tylko te odrosty obcinają, a 30 centymetrów to było kiedyś posadzone od krawędzi chodnika i to tak coraz w głąb idą chodnika, coraz więcej zabierają te żywopłoty chodnika, żeby to jakoś ktoś ich zmobilizował, niech tną na równo z chodnikiem, nie równo z krawędzią chodnika, albo nawet tak, jak powinno być, jak było 30 centymetrów obok chodnika posadzone te żywopłoty. No to takie coś, no bo to coraz więcej chodnika, wszędzie tak tylko obcinają odrosty, ale zajmują chodnik, nie? Mm-hmm. Notujemy i przekażemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Natomiast no fajnie, że miejsce, o którym już wcześniej słuchacze mówili, żeby skosić tam trawę, no to służby już tam dotarły. Natomiast no ilu mieszkańców, chyba tyle szkół koszenia, tak odnoszę nieraz wrażenie. To tak samo jak kibiców, 1000 na stadionie, to 1000 trenerów. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień tak dobry. Jest. Dzień dobry. Słyszymy się? Halo? Halo, tak. Właśnie, tak. Słuchamy, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Muszę radio ściszyć. Tak, poprosimy. Tak będzie najlepiej. Poprosimy. Tutaj właśnie przy... To jest chyba plutone, ja nigdy nie patrzę na ulicę. Jak tutaj przy Tesco, gdzie jest ten sklep z kołem i jest obok, znaczy się nie galeria, tylko te centrum całe. Mhm. I ta droga od strony z kołem to jest kawałeczek tylko. Tam jest, no ja wiem, z 15-20 metrów może. Jest ten beton stary. Mhm. To jest, proszę pana, no można się zabyć, ja rowerem, czy nawet starsze, tutaj bardzo dużo starszych ludzi chodzi, przecież tu jest dużo bardzo ludzi mieszka. I jest są takie dziury, że po prostu nie da się ani przyjechać rowerem, trzeba prowadzić, albo matka z wózkiem, to musi, ten chodniczek jest taki wąski. A z tej strony, gdzie jest gładka, tam trochę ten beton jeszcze prosty, zostawiają samochody pewno właściciele tych sklepów, czy nie wiem, nie mam pojęcia kto, ale to jest straszne, ten kawałeczek. Nie wiem, do kogo to należy, czy to do miasta, czy to remontowany został ten budynek tak ładnie, nasz z kołem sklep, ale ta droga jest straszna. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy... To są takie dziury, naprawdę, że to już się nie da. Czy chodzi... Jechać, ani chodzić normalnie. Jeszcze samochody tam do tych bloków na Oriona jeżdżą też. Proszę mi powiedzieć, czy przychodzi o drogę między wieżowcem a Społem, czy między Społem a centrum? Między Społem a centrum. Między Społem a centrum, okej. Okay. Właśnie, i od strony centrum to jest, no tam jest, ja nie wiem, 2 metry, czy ile tam tego jest, ale to jest tak strasznie, ta szerokość. Mhm. I tak do końca tego, są takie dziury, takie, już tam było kiedyś łatane, może nie wiem, jakieś kawałki, ale to jest naprawdę tak niebezpieczne, nawet już jak już dziewczyny młode idą, ja mówię, dziecko, uważaj, w tych szpilkach to się nie da przejść. To tam ciężko przejść.
Dobrze, zanotowane w takim razie i będziemy interweniować. Proszę, może coś w tym zakresie. Może coś się uda zrobić. Dziękujemy za ten telefon. Sprawdzimy faktycznie przede wszystkim, do kogo ta droga należy. To bardzo krótki odcinek, ale jeśli chodzi o ilość dziur, to konkretny. Ser szwajcarski. O, coś w tym stylu. To by się zgadzało. Musiałaś chyba jechać tamtędy, tak, skoro tak doskonale. I to całkiem niedawno. To tak, no, z boku centrum, tak można by było powiedzieć. Taka dojazdówka do Mayday'a też. No właśnie, tam jechałam. Do Mayday'a jechałaś? Tak. Szczepić się. Tak. Patrz, jak trafiłem. Dobrze, nie rozmawialiśmy przed... ale tak. Okej, dobrze, do kogoś wiozłaś. No nieistotne, nie zdradzajmy tu naszych prywatnych spraw. 9.26, 4 minuty do zakończenia tematu dla reportera środowego. Sprawdzimy, do kogo należy ten odcinek między zespołem a centrum i kto mógłby tam poprawić jakość tej drogi. Sprawdzimy też, co z tym niebezpieczeństwem w Głogówku, jeśli chodzi o psy i czy faktycznie takowe jest. No, zieleń na obrońców pokoju, no i na Oriona dwie interwencje. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. 726 114 114, numer telefonu do waszej dyspozycji. Korzystajcie, drodzy słuchacze, bo po 9.30, jak zadzwonicie, no to odbierzemy, ale już tylko będzie możliwość porozmawiania poza anteną, a temat dla reportera jest na żywo po to, żebyście mogli z nami na żywo właśnie porozmawiać i zasygnalizować wasze problemy czy sytuacje, które wokół siebie zauważyliście. Najlepiej byłoby porozmawiać na antenie, więc jeśli dzisiaj się nie uda, to jeszcze w piątek audycja w tym tygodniu, więc bez obaw. Ale my jeszcze czekamy, jeszcze 3 minuty niecałe pozostały, więc zapraszamy, jeszcze jeden telefon odbierzemy. 726 114 114 to jest numer do nas na antenę, więc jeszcze przez chwilkę czekamy, jeszcze możecie wybrać ten numer i z nami porozmawiać. Leszku, czy ty wyczerpałeś ten swój temat, tak? Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, dobrze. Taką odpowiedź właśnie uzyskałem, tak więc... No to jeszcze jeden telefon odbieramy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Sobota, niedziela. Który z panów operatorów włącza dźwięk? Bo od godziny 6 do 27 nie było sygnału. W ogóle wiadomości nie było. Od 6 do 6.40, tak? Tak. Teraz. Ale w sobotę i w niedzielę o 7 są pierwsze wiadomości u nas w radiu. No. Ale ten, nie było nas w ogóle słychać, czy były jakieś zakłócenia? W ogóle, ani szumu nie było, cisza, doktorze. A, no to być może była awaria, ale jeśli chodzi o wiadomości, w weekendy, od sobota i niedziela, wówczas pierwsze wydanie wiadomości o 7 jest, wiadomości z kraju i ze świata. A o 8 lokalne. Tak, o 8 już się pojawiają wiadomości lokalne. Dziękuję, pozdrowienia. Pozdrowienia również. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i dziękujemy za czujność. Tak, oczywiście. No, okazuje się, że ktoś już rano w sobotę i w niedzielę o 6 nie śpi. No i sprawdza to. Znaczy sprawdza, włącza radio, a że nie gramy, no to nam sygnalizuje, że nie gramy. Sprawdzimy, czy to była jakaś awaria, czy jakieś generalnie problemy techniczne. 9.28. Odbieramy telefon. Telefon odebrać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Na ulicy Rawędowej 3 koło Peska jest działka prywatna. I w tym się nikt nie zajmuje, nie interesuje. Zarośnięte chaszcze, trawą, drzewami. Nie jest to oczyszczone ani koszone. A obok stoi budynek, wszelkie robactwo, ślimaki, jaszczury i się znajdują. I jeszcze jedno. Tak. Tam teraz Tesco już jest zamknięte, a włącza się alarm. I się nikt też tym nie interesuje. A proszę... I to przeszkadza, bo to nagłaśnia i włącza się sam i wyłącza się, czy jest noc, czy jest dzień, on się włącza. A ta działka... Chciałbym, żeby tą sprawą się po prostu zająć. Działka zarośnięta... Tą chaszczą zarośniętą. Tak. Tak. Na ulicy Lawendowej. To jest działka prywatna. Lavender. I ten człowiek nic nie robi. Nie kosi, nie interesuje się. Czy w jakiś sposób, nie wiem, zasłania jakiś widok, wyjazd z posesji, czy po prostu pani się nie podoba, że jest zarośnięta? Zarośnięta. Tak, zarośnięta, nie jest oczyszczona. I po prostu ten widok jest straszny, no bo to jest droga ruchliwa. Tam z Paulinowa jeżdżą, tam jest szosa. No i to jest przy samym brzegu i taki właśnie widok jest okropny tam. No to sprawdzimy to w takim razie. Dziękujemy za to zgłoszenie. Tak. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Ślicznie. Miłego dnia, do usłyszenia. Tematy zapisane. Dziękujemy wam pięknie za te telefony. Liczymy na kolejne w piątkowym wydaniu tematu dla reportera od 9.15. Będziemy na was czekać.
poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15 temat dla reportera.